No, dzień dobry, Andrzej Pastuszek, vloger SC na antenie Boxer. Przechodzimy do pierwszego w tym roku Q&A. Zadaliście mi jak zwykle masę świetnych pytań, więc nie przedłużam, zaczynam od razu odpowiedzi, bo tych pytań było naprawdę sporo, a chciałbym na kilka tak troszeczkę bardziej wyczerpujące odpowiedzieć. Oczywiście wszystkie bardzo ciekawe. Bardzo dużo pytań o Arabię Saudyjską. Co wyniknie z tego zaangażowania w boks jego eminencji Turki Al-Sheikha? Mam nadzieję, że wynikną same dobre rzeczy. Oczywiście pytacie, czy to może mieć złe reperkusje dla boksu? Jeśli książę będzie zaangażowany na dłużej, jeśli ten projekt jest na lata, myślę, że to może być tylko z pożytkiem dla całego boksu. Myślę też o boksie w UK, w Stanach Zjednoczonych, dlatego że konkurencja wymusi po prostu, wymusi rywalizację. Na razie to nie działa. Mówię tu oczywiście o tym nowym projekcie Ala Haymona, o tym boksie na Amazonie, ale może do tego przejdę za chwileczkę. Natomiast jeśli chodzi o te negatywne reperkusje, to jeśli szejk nie wycofa się po roku, dwóch, to ja takowych nie widzę. Później pada też pytanie, co musiałoby się stać, żeby federacje się zjednoczyły, żeby zaczęto wyłaniać jednego mistrza. No właśnie to. Gdyby ten nasz szejk fan boksu zapragnął na przykład wypuścić swój pas, coś w rodzaju UFC, no to federacje nie miałyby już praktycznie racji bytu. Musiałyby się zjednoczyć. Kilka lat temu Al Haymon był taką obietnicą na wielkie rzeczy w boksie. Wtedy szefowie federacji się zebrali, zaczęli rozmawiać o wyłanianiu jednego mistrza świata. Ale oczywiście, kiedy dogadali się z Hajmonem, to już ten pomysł poszedł w odstawkę. Natomiast tutaj mam nadzieję, że dojdzie do czegoś takiego, na przykład w USA, do centralizacji przepisów. Było jakieś spotkanie grup promotorskich, telewizje, grupy promotorskie moim zdaniem powinny się dogadać. Powinno to iść w kierunku jakiejś jednej centralnej komisji w USA, nie komisji stanowych, nie odrębnych przepisów w oddzielnych stanach, ale żeby ten boks jednak scentralizować, ujednolicić przepisy, jeśli chodzi o doping, jeśli chodzi o sędziowanie. Być może to są mrzonki, a być może właśnie taka konkurencja jak ten boks w Arabii Saudyjskiej coś takiego wymusi. Mam wrażenie, że boks w UK ma się bardzo dobrze, będzie miał się dobrze jeszcze bardzo długo, natomiast tutaj największy problem jest w USA. No i niestety ten nowy Amazon nie zapowiada się na to, żeby było to cośkolwiek innego od tego, co wcześniej demonstrował Al Haymon. Ten matchmaking jest niedobry. Już słyszymy, że pierwszą galę, że main event pierwszej gali na Amazonie to będzie pojedynek Tima Chiu z Keithem Thurmanem. Oczywiście to jest dobry pojedynek, świetny test dla Tima Chiu, natomiast nie wiem, czy to jest wielkie wydarzenie na main event, a już na pewno nie jest to walka do sprzedawania w systemie pay-per-view, a tak tutaj w tym wypadku ma być. Nie wspominam o kolejnym pojedynku na tej karcie, czyli Alisson Lara kontra Michael Zarafa. Ten pojedynek to jest właśnie kwintesencja matchmakingu, zestawiania zawodników. To, co było najgorszego w PBC, nieaktywność plus te złe zestawienia, no to będziemy tego świadkami na Amazonie. I tu niestety nie widzę jakichś ciekawych perspektyw, ale zobaczymy, jak to dalej się ułoży. No po prostu spodziewam się kontynuacji tego, co Al Haymon robił we wcześniejszych stacjach telewizyjnych, czyli przepłacanie swoich zawodników, nierynkowe garże. Natomiast to po prostu ten Amazon też pewnie długo tego nie będzie tolerował. Nie wiem, na jakich zasadach jest ten deal. Natomiast Al Haymon nigdy nie zarabiał na tych pojedynkach w taki sposób. Nie da się sprzedawać boksu ani w USA, ani nigdzie indziej. To chyba miało na celu wypompowanie z inwestorów pieniędzy. Ale cóż, skoro są wciąż chętni, no to niech dalej sobie działa to PBC. Końcówka na Showtime naprawdę była świetna w ubiegłym roku, no ale to był łabędzi śpiew. To były takie dożynki Showtime, natomiast tutaj na Amazonie pierwsze znaki wskazują
na to, że to cały czas będzie kontynuacja. Dobrze, zostawmy na razie Szejka, przejdźmy do innych pytań. Jeden z Was zapytał mnie o Krzysztofa Diablo Włodarczyka, o jego karierę. Jak to widzę? Czy on osiągnął tyle, co mógł, czy osiągnął więcej? Po angielsku mówi się o tym overachiever, czy też zawodnik, który właśnie nie spełnił pokładanych nadziei. Myślę, że w wypadku Włodarczyka wszystko zostało wyciśnięte aż ponad możliwości. Krzysztof Włodarczyk to był zawsze bardzo solidny zawodnik, bardzo dobrze poukładany technicznie, dobra defensywa, chociaż jednostronna. No i oczywiście ten słynny lewy sierpowy. Poza tym bardzo dobrze ułożony pięściarz. Natomiast pięściarz na takie trochę chude lata w wadze junior ciężkiej. Pamiętajmy, zdobył pas ze Steve'em Cunninghamem, gdzie pod żadną inną szerokością geograficzną niż Polska nie wygrałby tego pojedynku ze Steve'em Cunninghamem. Później był pas zdobyty na Fragomenim, już bardzo wiekowym, bo we Włoszech moim zdaniem Diablo, tam były kontrowersje, moim zdaniem Diablo przegrał tamten pojedynek z Fragomenim. Zajechał go w tej temperaturze włoskiej dziadek Fragomeni, natomiast kiedy już był w Polsce, to już był bardzo, bardzo wiekowy. Także to nie były na pewno wielkie skalpy. Cunningham to było bardzo kontrowersyjne zwycięstwo, także trudno mi sobie wyobrazić zdobycie pasa przez Krzysztofa w czasach Gasijewa, w czasach Usyka, Dordikosa w wadze junior ciężkiej. To była za mocna konkurencja. Kiedy Krzysztof walczył z Gasijewem, oczywiście był mocno pas prime, ale jednak widać było, że to jest inna siła, inna klasa. Gasijew to było też monstrum w tej wadze junior ciężkiej i to był zawodnik już, to było półka za wysoko. Nawet w najlepszych czasach Włodarczyk nie miałby moim zdaniem szans z Gasijewem. Miał świetne zwycięstwa z Czakhijewem, doskonała walka dramatyczna z Danem Greenem, ale to wszystko nie byli zawodnicy z najwyższej półki. Również w tej chwili trudno mi było sobie wyobrazić zwycięstwo Włodarczyka z takim Jayem Opetayą czy Bredisem. Ciężko mi to sobie wyobrazić. Bilam Smith też wydaje mi się, że to jest potwornie silny zawodnik. Zawodnik, który zbierał prawe Lorenza Okolego, także on by się nie ugiął raczej pod tym lewym sierpowym Krzysztofa Włodarczyka, chociaż wykluczyć tego nie mogę. Moim zdaniem absolutnie spełniony powinien być dwukrotny mistrz świata przy takim potencjale, jaki miał Krzysztof Diablo Włodarczyk. Myślę, że wyciśnięto z tej kariery naprawdę bardzo dużo. O finansach tutaj w te dywagacje się nie będę nawet wdawał. Narzekał na te finanse czasem Krzysztof Diablo Włodarczyk. Natomiast od strony sportowej doprowadzenie takiego zawodnika do dwukrotnego zdobycia tytułu to jest naprawdę, naprawdę mistrzostwo świata. Bardzo dobry, bardzo solidny zawodnik, ale moim zdaniem ta kariera jest absolutnie spełniona od strony sportowej. Dobra, przejdźmy do dalszych pytań. Kto wygrałby pojedynek pomiędzy Usykiem i Wardem? Pytanie było specyficznie po tej walce z Tonym Bellew, czy też w okolicach tego pojedynku z Tonym Bellew, gdzie Usyk zaprezentował się kapitalnie. Dużo się wtedy mówiło o tym, że Tony Bellew sprawił problemy, że tam wygrywał walkę na punkty, że wygrywał rundy, natomiast moim zdaniem był wiedziony na szafot od początku przez Usyka. Tak, Usyk dawał tam się łapać z kontrami, ale cała jego taktyka doprowadziła do tego, że miał w odpowiednim miejscu ringu Tonego Bellew, że wpuścił go w taką pułapkę, że Tony Bellew nie mógł tam uderzyć swoją prawą ręką, natomiast tym swoim zawijasem lewym mógł uderzyć bardzo dokładnie, mocno, precyzyjnie Usyk i on dokładnie w to miejsce ringu sobie wprowadził tego Tonego Bellew. Także Usyk versus Ward. Obaj pięściarze piekielnie inteligentni w ringu. Tutaj postawiłbym znak równości, natomiast rozmiar, szybkość na pewno po stronie Usyka, też niesamowity atleta, on by zniósł tę walkę kapitalnie kondycyjnie, niczego tu nie zarzucam Wardowi, natomiast przy tym większym rozmiarze, przy tej szybkości Usyka, przy tej intensywności walki, moim zdaniem Usyk wygrałby ten pojedynek na punkty.
Również Andre Ward moim zdaniem miałby bardzo ciężko z Arturem Beterbijewem, bo też takie pytanie się pojawia. Prime versus Prime, Ward kontra Beterbijew. Pamiętamy pierwszy pojedynek Warda z Kowaliowem. Moim zdaniem Siergiej wygrał. Potworna siła fizyczna Beterbijewa. Tutaj Ward nie miałby takiej furtki, takiego marginesu, że przechodzi do walki inside, że tam tłamsi Beterbijewa, tam uderza te ciosy na dół, czy nawet poniżej pasa z Arturem Beterbijewem. To byłoby piekielnie ryzykowne. Ward pewnie obrałby inną taktykę, starałby się walczyć inside out, kąsać, uciekać, natomiast w wadze półciężkiej. Przepraszam, Andre Ward nie był już tak szybki, nie był już tak zwinny jak w wadze super średniej. Myślę, że Artur Beterbiev wścinałby ring i ta jego siła fizyczna mogłaby przeważyć w tym pojedynku. Postawiłbym tutaj chyba na Beterbiewa na punkty, chociaż Andre Ward był takim sztukmistrzem, że mógłby wycisnąć taki pojedynek w stylu tego z Kowaliowem pierwszego. Ale jednak, gdybym musiał typować, chyba postawiłbym na Artura Beterbijewa na punkty w pojedynku z Wardem. Ward, fantastyczny defensor, bardzo myślący pięściarz w ringu, być może nie dałby się sponiewierać Beterbijewowi, ale musiałby być bardzo, bardzo defensywny, żeby nie ucierpieć. I moim zdaniem to nie pozwoliłoby mu wygrać tego pojedynku na punkty. Tutaj w wadze półciężkiej takie piękne zestawienia można mnożyć. Ja bardzo chętnie zobaczyłbym na przykład Warda z Biwołem. To by był pojedynek zawodników o zbliżonym rozmiarze, bardziej super średnich niż półciężkich. To byłby genialny pojedynek. Albo pojedynek Kowaliowa z Beterbijewem. To byłoby niesamowite w tym swoim prime. Siergiej Kowaliow był też bestią, podobnie jak Beterbijew. Był szybszy od Beterbijewa, szybciej pociągał za spust, miał niesamowicie precyzyjne ciosy proste. Także on mógłby się pokusić nawet o ubicie Beterbijewa w pierwszej połowie walki. Natomiast jeśli to by się przeciągnęło, no to już niechybnie skończyłby Kowaliowa Beterbijew. Są właśnie zestawienia bardzo, bardzo fascynujące. Kto moim zdaniem był najlepszy z wielkiej czwórki, czyli Roberto Duran, Tommy Hearns, Sugar Ray Leonard i Marvin Hagler. Większość pewnie, bazując na wynikach pomiędzy tą czwórką, czyli na tym, że Sugar Ray Leonard miał na rozkładzie każdego z pozostałej trójki dwukrotnie Durana, raz pokonał Hearnsa i raz Haglera. Większość pewnie w ciemno powie, że Leonard. Ja powiem Roberto Duran. Dlaczego? Zdecydowanie najmniejszy z całej czwórki. Gość, który nawet nie powinien był rywalizować z tą pozostałą trójką. Ci faceci byli od niego dużo więksi, w tym Sugar Ray Leonard. Natomiast najlepszy pięściarz w historii wagi lekkiej, moim zdaniem, przechodzi dwie kategorie wyżej na walkę z Sugarem Rayem Leonardem i ogrywa go w brawurowym stylu. To nie był żaden zawód ze strony Leonarda. Ta walka była na kapitalnym poziomie, ale Roberto Duran nie miał prawa tego wygrać. Walczył z pięściarzem z dwie kategorie wagowe, większym, silniejszym fizycznie, silniejszym, szybszym pomimo tego rozmiaru, nieprawdopodobnie utalentowanym atletycznie. Roberto Duran znalazł sposób na zwycięstwo. Mówiło się wtedy, że Duran po prostu był takim ringowym zabijaką, że stłamsił Leonarda. To nieprawda. Duran wygrał ten pojedynek swoimi umiejętnościami w dystansie, w półdystansie i przede wszystkim w walce inside. To nie siła zadecydowała jego umiejętności. Rzeczywiście przegrał w rewanżu z Leonardem, przegrał też trzeci pojedynek, kiedy to już był bardzo mocno past. Natomiast fantastyczne pierwsze zwycięstwo, fantastyczna walka z Marvinem Haglerem. Tam też miało nie być rywalizacji, miała być jednostronna walka. Tymczasem jeszcze na dwie rundy przed Roberto Duran prowadził z samym Marvelusem Marvinem Haglerem na kartach punktowych. Dał mu się we znaki w tej walce. Pokazał kapitalny timing, kapitalne wyczucie dystansu, słowem swoją maestrię. Roberto Duran był gościem, który mógłby walczyć do 60 jako journeyman i nie dać sobie robić krzywdy, podczas gdy Sugar Ray
Ray Leonard skończył się wcześniej, kiedy te jego nieprawdopodobne możliwości atletyczne się skończyły. Zaczął przegrywać walki, dość szybko się wycofał, miał znacznie mniej walk niż Duran. Ta kariera jest wspaniała, ma niesamowite nazwiska na rozkładzie. Pomimo to w tej hierarchii wszechczasów wyżej stawiam Durana niż Leonarda, dlatego że wyzwania podejmował większe Duran. Dla niego pokonywanie takich pięściarzy jak Leonard czy Hagler, rywalizowanie z nimi czy Barclay to była zupełnie inna bajka niż rywalizacja z tymi samymi pięściarzami Sugara Raya Leonarda. On nawet nie powinien stawać szranki z pozostałą trójką, natomiast toczył z nimi kapitalne boje, dlatego u mnie numerem jeden jest Roberto Duran, dwójka, no ten Sugar Ray Leonard był nieprawdopodobnym pięściarzem. Super kombinacje, być może nikt takich fantastycznych kombinacji nie bił w historii boksu. Potwornie szybkie nogi, inteligencja, ten super atletyzm, talent, słowem pięściarz kompletny. Ale jednak tak czysto boksersko, jeśli mówię o boksie we wszystkich dystansach, o defensywie, o umiejętnościach czysto technicznych, wyżej stawiamy Roberto Durana nad Sugara Raya Leonarda, później byłby pewnie Marvin Hagler i Tommy Hearns, ale cała czwórka jest po prostu nieprawdopodobna. Warto przyjrzeć się karierze każdego z nich z osobna i oczywiście ich wielkiej rywalizacji. W dzisiejszych czasach mamy potencjalnie inną wielką czwórkę, czyli Teofimo Lopeza, Davina Haney, Tanka Davisa i Shakura Stevensona. Natomiast ci pięściarze, większość z nich nie ma zamiaru ze sobą walczyć, a oni naprawdę mają potencjał na taką kolejną wielką czwórkę. Ci chłopcy mogliby rozkręcić boks zawodowy, ale bardziej myślą o nabijaniu kolejnej kabzy na swoje konta. A tutaj naprawdę czterech bardzo utalentowanych mamy. Czterech bardzo młodych, może już nie bardzo młodych, ale bardzo utalentowanych, o ogromnym potencjale pięściarzy. Oni mogliby nam ten boks wywindować, ale wyraźnie nie chcą. Pytanie padło o te słynne sparingi, znaczy sparingi. Tam było podobno tylko 5 rund pomiędzy Jayem Opetają a Tysonem Furym. Co tam się tak naprawdę wydarzyło? Czy Jay Opetaja byłby w stanie powalić na deski Tysona Fury'ego? Moim zdaniem pewnie byłby w stanie, teoretycznie, natomiast wydaje mi się, że mogło chodzić o co innego. Jedna rzecz to jest to, że rzeczywiście nie było tam pięściarzy, z którymi mógłby sparować przed Bredisem Jay Opetaja. Natomiast wydaje mi się, że on mógł pójść na wojnę z Tysonem Furym, że on zamiast imitować Usyka, po prostu ostro ruszył na Tysona Furygo. Być może to się wymknęło spod kontroli, być może dlatego był ten przyspieszony wyjazd Jay Opetai, jednak jest to pięściarz o niesamowitym charakterze, który trudno by byłoby mu się po prostu wcielić w rolę sparring partnera. Być może on rzeczywiście poszedł po głowę Tysona Fury'ego, być może poszli na jakieś wymiany, być może to się wymknęło spod kontroli. Jestem absolutnie w stanie sobie wyobrazić taki scenariusz, bo rzeczywiście, gdyby mieli go wycofać, gdyby mieli zmienić plany na wskutek tego braku sparring partnerów, to wydaje mi się, że jednak on by tam chwilę został, troszkę więcej by posparował z Furym. W ogóle wielka szkoda, bo jest to pięściarz, który pokazał pewnie sporo szybkości, dynamiki, finezji Tysonowi Furemu. Niestety musiał wyjechać, pozostał i Tauma, pozostali inni zawodnicy. Natomiast szkoda, że wyjechał Jay Opetaja, że nie mógł więcej posparować z tym Tysonem Furym. Ale tak jak mówię, nie dowiemy się prawdy. Wydaje mi się, że mogło być tam bardzo gorąco, bo Jay Opetaja nie jest. Widać, że to nie jest facet, który na luzie podchodzi do boksu, tylko chce wygrywać, wygrywać, wygrywać i to wygrywać jak najszybciej. Larry Holmes, czy to był top 3 wszechczasów? Jeden z was pyta mnie, czy to był top 3, czy on słusznie ma go w swojej topce. Moim zdaniem, z całą pewnością jest to top 5. Mam tam Alego, mam Joe Louisa, mam Holmesa, mam Lennoxa Louisa i George'a Foremana. W grupie PBC w naszym programie toczyliśmy tutaj dyskusję z Kasłem Bartosiakiem i z Markiem Cudkiem właśnie o to, kto jest
tym numerem 3. Każdy z nas miał chyba kogo innego. Ja miałem właśnie Larry'ego Holmesa. Dla mnie on się mieści w tej trójce, ale tu równie dobrze można dać Lennoxa Lewisa, równie dobrze można dać George'a Foremana. U mnie był to Larry Holmes. Ja tego pięściarza bardzo, bardzo cenię za te długoletnie panowanie, za styl walki. Na ten styl walki o dziwo narzekano w jego czasach. Twierdzono, że był nudny, podczas gdy Larry Holmes był ekscytującym pięściarzem. Wszystko w top 5 się broni. Moim zdaniem Larry Holmes jest w pierwszej trójce. Jeden z moich ulubionych pięściarzy, tak na marginesie. Przy tej okazji też było pytanie, jak Prime Holmes poradziłby sobie z tym Tysonem, który go znokautował. No to by była fenomenalna konfrontacja. Tu moje zdanie co do tego, kto by wygrał, zmieniało się na przestrzeni czasu. Pod pewnymi względami Holmes odpowiadałby Tysonowi. Holmes był bardzo ofensywny, zadawał sporo ciosów, odkrywał się przy tym, był raniony w swoich walkach wielokrotnie, ale miał zdolność regeneracji, miał niesamowity silnik. Mówi się o tym lewym prostym, ale prawa ręka była też świetna w wykonaniu Larry'ego Holmesa. Tak, odkrywałby się, ale był niesamowicie twardy. Miał też niesamowity silnik, potrafił podkręcać tempo. Koniec końców, chyba tutaj postawiłbym na jakieś zwycięstwo w końcówce przed czasem Larry'ego Holmesa, zwłaszcza jeśli byłoby to 15 rund, to tutaj widziałbym zwycięstwo Larry'ego Holmesa. Stępień, Paweł Stępień kontra czołówka wagi półciężkiej. Jakby to wyglądało? No moim zdaniem ten pociąg odjechał kilka lat temu, jeśli nie 10 lat temu. Brak postępów niestety, brak stawiania wyżej poprzeczki. Mówiłem wielokrotnie o Pawle, zawodnik o dużym potencjale, bardzo utalentowany i technicznie, utalentowany ruchowo, natomiast gdzieś tutaj zabrakło tego progresu w tej karierze, w budowaniu tej kariery. Były pogłoski takie, że on też nie bardzo chciał podejmować wyzwania na pewnym etapie, że chciał jakiejś dużej walki za duże pieniądze. No to jeśli ta kariera się zawaliła, to moim zdaniem zawaliła się dawno temu. Teraz już jest za późno, moim zdaniem, żeby cokolwiek tutaj zbudować sensownego. Niestety jest to moim zdaniem przegrana kariera. Pytaliście też, który z polskich zawodników miał największy talent, największy potencjał i go nie wykorzystał. Wydaje mi się, że był to Dawid Kostecki. Tutaj, jeśli chodzi o talent atletyczny, no to był niesamowity talent ruchowy. Sam Roy Jones Jr., oczywiście oni mieli walczyć, on trochę to, wiadomo, że było sporo w tym kurtuazji, ale porównał go do samego siebie. To była trochę taka polska wersja Roya Jonesa Juniora, zawodnik walczący bardzo nieortodoksyjnie, szybki, dynamiczny, z dobrym uderzeniem. Gdyby jego oszlifowano wcześniej, gdyby tam była dyscyplina, to myślę, że mógłby zawojować sporo na ringach zawodowych. Czy Joe Joyce jeszcze wróci do czołówki? Moim zdaniem będzie to bardzo trudne. Zawodnicy o takiej specyfice, kiedy zostaną już raz przełamani, a wydaje się, że przełamał go Zhang, rzadko wracają. Derek Chisora jest zawodnikiem, który przeczy tej tezie. O nim się mówiło, że jest skończone, jeszcze miał 7 żyć, ale wydaje mi się, że jednak w przypadku Joe Joyce'a będzie już bardzo, bardzo trudno, gdyż naprawdę ten Zhang go naruszył. Szczególnie w tym pierwszym pojedynku on przyjął bardzo dużo, bardzo mocnych ciosów. Pojedynek drugi był już tylko tego konsekwencją. Także moim zdaniem ciężko, ciężko będzie Joyce'owi cokolwiek jeszcze ugrać w wadze ciężkiej po tym, co się stało. Usyk kontra Łomaczenko. Co takiego ma Usyk, czego nie ma Łomaczenko? Ja też chyba już o tym mówiłem. Wydaje mi się, że ma większy głód, determinację, większą żądzę zwycięstwa. Oczywiście to nie chodzi o to, że Łomaczenko kiedykolwiek odpuszcza. On jest wielkim fighterem, wielkim sportowcem. Natomiast ten głód wygrywania to jest coś już prawie na kształt obsesji w wykonaniu Usyka. On nie przegrałby tak pojedynku z Teofimo Lopezem.
Mówię oczywiście w perspektywie, gdyby to był jakiś zawodnik porównywalny w jego kategorii wiekowej, ale w ten sposób boksujący, myślę, że Usyk nigdy nie odpuściłby całej połowy walki, tylu rund na czytanie przeciwnika, że on znacznie wcześniej zacząłby swój atak. Podobnie miała się rzecz z Orlando Salido. Myślę, że Usyk charakterologicznie jest to bardziej charyzmatyczny na pewno i człowiek, i pięściarz niż Łomaczenko. To się przekłada na jego boks, to jest obsesja wygrywania. Myślę, że ten mental mistrzowski ma nawet jeszcze bardziej wyostrzony niż Wasilij Łomaczenko. Mniej kalkuluje Usyk. On nie przegrałby walki przez to, że za długo czytał przeciwnika. Wydaje mi się, że Usyk nigdy do czegoś takiego by nie dopuścił. Mateusz Masternak, kto byłby najtrudniejszym stylowo dla niego przeciwnikiem? No myślę, że w tej chwili JOP Taja, ale on byłby chyba najtrudniejszy stylowo dla każdego pięściarza wagi junior ciężkiej. Podobnie Michał Cieślak, też pytaliście, jak widzę ten pojedynek. No niestety tutaj faworytem byłby JOP Taja. To jest zawodnik nie tylko utalentowany, ale jak widzimy, jak słyszymy, ta szybko wygrana walka w Arabii Saudyjskiej, to jak on wrócił po tej kontuzji, zmiótł swoich przeciwników z ringu. Naprawdę niesamowity pięściarz. Pamiętam, jak wszyscy podśmiewali się, kiedy Tyson Fury wspominał coś, że da mu szansę pojedynku. To było chyba rok temu, kiedy Fury w Australii poszukiwał swojego przeciwnika i padło tam nazwisko Petaja. Wszyscy to wyśmiewali, natomiast dzisiaj wszyscy, może nie wszyscy, ale duża część twierdzi, że to Petaja sponiewierał Fury'ego na treningach. Czy takie pasy jak jakieś półpaśce dla Manuela Czara mają sens? No myślę, że nie mają żadnego sensu, nawet jeśli próbujemy to wytłumaczyć od strony wielkiego biznesu, jakim jest boks zawodowy. No to tutaj ja nie widzę żadnego biznesu w takich zawodnikach jak Manuel Czar, którzy nie boksują, nie walczą, są nieaktywni, też żadnej tam specjalnej bazy fanów nie posiadają. Krótko mówiąc, jest to po prostu nonsens. Szymon pytał mnie o tymczasowych mistrzów. Czy to jest w porządku, że oni dostają pełne pasy? Ot tak. Moim zdaniem nie jest w porządku w ogóle cały status mistrza tymczasowego. Dla mnie nie powinien istnieć. Powinien być tylko jeden mistrz w jednej federacji. Żadnych mistrzów tymczasowych, emerytusów, żadnych półpaśców. To wszystko należałoby zlikwidować, jeśli ten boks chce być poważnym sportem. Pytanie też pada o polski boks, ale to jest pytanie rzeka, co musiałoby się stać, żeby polski boks rósł w siłę. No musiałaby być jakaś inwestycja, nie wiem skąd miałaby się pojawić, w całą infrastrukturę, w kluby, w szkolenie dzieciaków, też inwestycja w szkolenie trenerów, bo od tego się zaczyna, nawet jeśli zdobylibyśmy więcej tego narybku poprzez te kluby bokserskie, no to muszą być odpowiedni trenerzy. Trenerzy, którzy moim zdaniem powinni mieć jednak staże za granicą. Tamten boks jest zupełnie inny. Czy w USA, czy w UK. Trzeba się doszkalać, trzeba doszkalać te kadry. Tylko kto miałby za to płacić? Tak jak mówię, musiałaby być to jakaś bardzo duża inwestycja, pewnie ze strony państwa, z nadzieją na sukcesy olimpijskie, ale na takie rzeczy zupełnie się nie zanosi. Pytanie miałem o Łukasza Różańskiego. Dlaczego on nie był nawet w 20 tego plebiscytu przeglądu sportowego? Czy to znaczy, że boks jest tak mało popularny? Myślę, że to znaczy, że Łukasz Różański nie jest znanym sportowcem po prostu. Gdyby on kilka tych walk na głównej antenie TVP stoczył, gdyby widzowie mieli go szansę poznać w jakimś Tańcu Gwiazdami, teleturnieju, czymkolwiek takim, czy nawet serialu, to myślę, że spokojnie jako mistrz świata byłby w tym top ten. Natomiast jest to pięściarz, jest to sportowiec mało znany w kręgu pozabokserskim, dlatego nie należy się w ogóle dziwić tej jego słabej pozycji w rankingu przeglądu sportowego. Tam sportowcy znacznie mniej znani
znacznie, przepraszam, bardziej znani, mają problemy, narzekają na to publicznie, także nie ma nawet o czym to mówić. Kto jest najbardziej utalentowanym ciężkim młodego pokolenia? No niezmiennie u mnie Big Baby Anderson. Jeśli chodzi o Big Baby, to tylko pojawia się problem, czy ten chłopak ma cokolwiek poza głodem pieniędzy, czy ma głód sukcesu, czy ma parcie na ten sukces. Zaczynam w to wątpić, śledząc jego poczynania, śledząc te jego wypowiedzi. Wydaje mi się, że niestety on już nie jest głodny. Te pieniądze, może nie stosunkowo niewysokie, jakie zarobił, już sprawiły, że tam troszeczkę sodóweczki uderzyło i nie widzę u tego pięściarza jakiejś wielkiej żądzy do tego, żeby stać się numerem jeden. Raczej też właśnie kolejne czeki, kolejne wypłaty, bardziej to idzie w tą stronę. Pytanie o Tima Chu, o jego potencjał z kolei. Jakbym widział walki z Ortizem? Jakbym widział walki z Jermallem Charlo. No widziałem faworyta w Ciu jeszcze zanim został ośmieszony przez Canelo Jermall Charlo. Minimalnie faworyzowałem Tima w Ciu w zestawieniu z Jermallem. Natomiast teraz byłby zdecydowanym faworytem. Dla mnie również byłby faworytem z Ortizem, też z Errolem Spence'em. Naprawdę duży potencjał, inteligentna presja, skalkulowany boks, agresywny, ale skalkulowany, inteligentny. Bardzo lubię takich pięściarzy jak Tim Chu. I wreszcie ostatnie pytanie. Fury versus Usyk. Wielu z Was twierdzi, że już ma mentalną przewagę Usyk nad Fury w tym zestawieniu. Kto tutaj tak naprawdę ma tę przewagę? Myślę, że tej przewagi nie ma w tej chwili nikt. Niedawno chyba przypadkiem został wypuszczony face-off, czyli rozmowa Steve'a Bansa z Usykiem i z Furym. O dziwo, podczas tej rozmowy Tyson Fury był bardzo, bardzo pełen szacunku dla Usyka, bardzo grzeczny, tam tylko była jedna zaczepka z kolczykami. Tyson Fury twierdził, że nigdy nie przegra z pięściarzem, który nosi kolczyki. Usyk wyjaśnił, że to nie jest moda, to jest symbol kozaków, to co on nosi w uchu. Natomiast Fury odparł na to, że może w kraju Usyka jest to oznaka wielkich wojowników, natomiast u niego znaczy noszenie kolczyków znaczy coś zupełnie innego, ale to była bardzo lekka zaczepka, zupełnie to samo mówił Władimir Kliczko do Davida Haya. Nie jestem nawet pewny, czy Tyson Fury nie inspirował się tym face-offem Kliczki i Davida Haya. Ale mniejsza z tym. Chodzi o to, że w tej konfrontacji, rozmowie pomiędzy Usykiem i Furym było dużo kurtuazji, była chęć tej walki, była mowa o tym, że dawno nie było tego undisputed, że obaj tego chcą. Także wydaje mi się, że Tyson Fury zdaje sobie sprawę, że nie ma sensu tracić czasu na jakieś utarczki z Usykiem. Z jednej strony jest bariera językowa, z drugiej strony Usyk jest pięściarzem nieprzemakalnym. Od tej strony mentalnej Usyk wspominał, co ciekawe, że on od wielu lat przygotowywał się do walki z Furym i Anthonym Joshuą, że on jeszcze jako amator już marzył o tym, już wizualizował walki z najlepszymi ciężkimi, że myślał już o tej kategorii wagowej, że on kiedyś przejdzie do wagi ciężkiej i będzie walczył właśnie z tymi pięściarzami. To jest bardzo, bardzo ciekawa informacja. Szczerze mówiąc, byłem tym troszeczkę zaskoczony. Także taki pięściarz jak Usyk, skoro on przygotowuje się od lat na pojedynki z Joshua, na pojedynki z Fury, dlaczego jakieś głupstwa, które miałby pleść Tyson Fury, miałyby w jakiś sposób wybić z rytmu Aleksandra Usyka? Nie wydaje mi się to możliwe. Chociaż możliwe, wydaje mi się, że plan Tysona Fury'ego, jeśli jakikolwiek plan tu jest, jeśli to nie jest po prostu spontaniczne, to jest takie zamieszanie w głowie przeciwnikowi poprzez to, że przy tym jednym spotkaniu będzie pełen respektu, kurtuazji, natomiast przy drugim zacznie znowu rzucać wyzwiska, znowu będzie agresywny. Chodzi o to, żeby jego przeciwnik nie wiedział, czego tu się spodziewać. Podobnych zagrywek próbował z Władimirem Kliczką. Moim zdaniem te wszystkie mówienie o docieraniu do głowy jest w tym trochę przesady. Moim zdaniem ten aspekt jest troszeczkę przeceniany. Gdyby Władimir Kliczko zawalczył
Inaczej, gdyby Władimir Kliczko znokautował Fury'ego, wtedy mówilibyśmy, że Fury to władze, no tylko dlatego, że Fury znakomicie zaprezentował się w ringu. Potem już były historie, wielka ideologia o tym wchodzeniu do głowy. Pewne znaczenie to miało, ale najważniejsze to, co dzieje się w ringu, i mam wrażenie, że tu się to wszystko rozstrzygnie pomiędzy Usykiem i Fury'im. Fury może próbować różnych rzeczy, natomiast nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ na Usyka. Nie sądzę też, że Fury obawia się Usyka, natomiast na pewno go docenia. Widać, że obaj pięściarze mają do siebie respekt. Widać było, że Usyk słucha tego, co mówi Fury z wielkim zaciekawieniem, zainteresowaniem, że jest troszeczkę zdziwiony tą jego postawą, taką pełną szacunku. Z kolei Fury też widzi, z kim ma do czynienia. Widzi, że ma do czynienia z przeciwnikiem nieprzemakalnym, też z zupełnie innej półki. Nieprzypadkowo ci dwaj pięściarze wciąż mają zero w rekordzie. Oczywiście o tej walce będę mówił jeszcze bardzo dużo. Pewnie jakiś mega odcinek zrobię już przed samym pojedynkiem. A na dzisiaj będę kończył Q&A. Jak zawsze proszę łapki w górę, komentarze i udostępnianie. I trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem.